Hej, cześć, z tej strony Płaszcz, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj będzie poradnik, jak dodać pieniądze do Farming Simulator 17. Więc tak, najpierw wchodzimy do gry. Gdzie to jest? Tu jest. Nie wiem dlaczego, ale nie mam głosu w farmingu. Wszystko mam podgłośnione na maksa, więc robimy nowy zapis, normal. To na przykład. Jeszcze stara nazwa. Kobieta. Ten młot niech będzie. Ja na chwilę zrobię przerwę, żeby to się załadowało. Więc zaraz się widzimy. Dobra, załadowało się już i tutaj pokazuje nam, że... Dobra i... Widzicie, tutaj mam teraz 20 tysięcy, więc teraz zapisz grę, już się zapiszę, dobra, przerwij grę, ajcie, zaraz się znowu włączy. Wchodzimy do kodę, wchodzimy do, czekajcie, do dokumenty. My Games, Farming Simulator, na którym save tu macie, akurat wziąłem dzisiaj na save trzeci, więc wchodzimy w to. Carer Save Games, bierzemy tak, otwórz za pomocą notatnik. I czekajcie, bo mi tu weszło, dajemy edycja, znajdź. Pisujemy money, znajdź następne i wyskakuje nam tutaj money. I nasza liczba pieniędzy i znowu taki money, więc zrozumiemy to i już odejemy. Tyle. MX, zapisz. Wchodzimy, jeszcze raz wchodzimy do farminga. Trzeci już widzicie, już tutaj mamy tą liczbę, ale ja jeszcze wejdę, żeby wam pokazać, że to wszystko działa i znowu zatrzymamy, żeby nie pokazywać wam, jak się długo ładuje. Dobra, jest już po przerwie, więc jak widzicie, mamy pieniądze, bo tu w prawym górnym rogu, tyle je wpisałem i jeszcze kupię, żeby wam pokazać, że wszystko działa i może kupić, to kupię na przykład ciągnik. Kupię... Fuck. Kupię mój ulubiony Lamborghini, damy tosę, szerokie opony, jakieś szerokie opony, jeszcze kuparkę kupimy, tak wszystko i max cena tam. Jeśli gdzieś tam 200 tysięcy, dobra i teraz czekajcie, jeszcze tu sobie chwilę. O, wejdź. Widzicie, wszystko jest. Koparka to chodzi, że tutaj są takie zaczepy na koparkę, tutaj z przodu. Koła są szerokie, a nie standard. I widzicie, wszystko działa, pieniądze nam się zmniejszyły, jak kupiłem. Wszystko działa, więc... Jak wam się podobało, zostawcie lajka i subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!